Jeśli jednak nie robię różnicy między sobą a innymi, czy mogę uskarżać się na innych? Prawdopodobnie nie są oni wcale niesprawiedliwi, a tylko ja nazbyt jestem zmęczony, żeby we wszystkich sprawach zdobyć się na wyrozumiałość. Jestem nawet tak bardzo znużony, że przebycie tej krótkiej drogi na dworze stanowi dla mnie nadmierny wysiłek. Dlaczego więc podczas paru dni urlopu nie wyjadę do miasta, żeby przyjść jakoś do siebie? Być może podróż przyprawi mnie o chorobę, to niemal pewne. Mój pokój nie będzie wcale wygodny. W mieście inaczej być nie może. A poza tym mamy pierwszą połowę marca i nie jest to najlepszy okres dla bytności w mieście. Nie chciałbym zresztą dotrzymywać towarzystwa ludziom, którzy lubią spacerować późnym wieczorem. Mógłbym się przy tym zaziębić. A na to, żeby gadać o księżycu i wpadać przy tym w zachwyt, albo wdrapywać się w rozmarzeniu na jakieś kupy gruzów, jestem już za stary. Nie lubię też brylować w rozmowach towarzyskich. Nie umiałbym porównywać tamtego miasta z miastami w innych, dalekich krajach. Nigdy bowiem nie podróżowałem. Czy widzisz, że jestem zbyt zarośnięty? Mam do ciebie prośbę. Chciałbym, abyś towarzyszyła mi przy posiłku. Chciałem ci coś powiedzieć. Już dawno chciałem ci to powiedzieć. Ale jest to rzecz błaha. Może tylko z pozoru błaha. A właściwie to chciałbym się zapytać. Myślę, że masz mi coś do powiedzenia. Ciężko oddycha, harczy. Jest słaby już od pół roku. I niknie w oczach. Męczy go jakaś gorączka. Jest spocony, ale narzeka na zimno. Mówi dziwne rzeczy. Jutro może być za późno. Chciałem powiedzieć, że koń zdycha. Rzęzi zdycha. Z tego, co słyszę, wnioskuję, że wizyta moja dzisiaj nie jest niezbędna. Zresztą nie mam konia. Jutro pożyczę konia i przybędę rano. Choroba, jak słyszę, nie grozi nasileniem. Pomóż mu!
ty, bydlaku, chcesz dostać batem? Proszę jechać, wszystko gotowe. Ale ja będę powoził. Ty nie znasz drogi. Oczywiście, ja wcale nie jadę. Ja zostaję z Różą. Jedziesz ze mną albo zrezygnuję z jazdy, chociaż jest bardzo pilna. Rzucasz mnie. Wiesz, mam do ciebie bardzo mało zaufania. Ty także zostałeś tylko gdzieś wstrząśnięty. Tutaj na własnych nogach. Zamiast pomóc, ścieśniesz mi moje śmiertelne łoże. Najchętniej wydrapałbym ci oczy. Słusznie. To wstyd. Ale jestem lekarzem. Co mam uczynić? Wierz mi, mnie także nie jest lekko. Mam się zadowolić tą wymówką, ale pewnie muszę. Zawsze muszę się zadowalać. Przyszedłem na świat z piękną raną. To była cała moja wyprawa. Twoim błędem jest to, że nie masz szerszego spojrzenia. Ja, który zwiedziłem już daleko i szeroko wszystkie izby chorych, mówię ci, twoja rana nie jest taka zła. Zadana dwoma ciosami siekiery w ciasnym kącie. Wiele ludzi nadstawia swój bok i ledwie słyszą, że siekiera uderza w lesie, a cóż dopiero, że się ku nim zbliża. Naprawdę tak jest? Czy tylko oszukujesz mnie w gorączce? Naprawdę tak jest. Masz na to słowo honoru urzędowego lekarza. Boże, pozwól mi umrzeć.
Na ogół przyjmuje się, że człowiek, który sam nie mówi, że jest chory, jest zdrów i uważa się, skoro mówi to sam, że ma się dobrze. Ale lekarz inaczej patrzy na chorobę. Lekarz wie, że niejedna choroba jest tylko imaginacją i że istnieje też wyimaginowane zdrowie. W ogóle lekarz dlatego właśnie, że jest lekarzem, daje ograniczoną wiarę wypowiedzi człowieka o własnym stanie. Gdyby się można było opierać na wypowiedziach każdego człowieka o tym, czy jest zdrów, czy jest chory, na co cierpi i tak dalej, lekarz w ogóle byłby niepotrzebny. Gdyż lekarz nie jest do tego, aby zapisywał lekarstwa, ale przede wszystkim do tego, aby rozpoznawał chorobę. A więc, żeby wiedział, czy domniemany chory jest w istocie chory i czy domniemany zdrowy jest w rzeczywistości zdrowy. Tak samo jest z lekarzem dusz i ze zwątpieniem.